Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Customu King Arthur Project. Jest ze mną Desełko. Hejka, moi drodzy. I jest Umberski. Cześć. I penetrujemy cmentarz. Jesteśmy od lewej po takich strony. Perypetiach, słuchajcie, dzisiaj. Tak, dramat. Mamy się jednej strony. Słuchajcie, mieliśmy nagrać dzisiaj 4 odcinki, przynajmniej nagramy jeden. I tym razem czuja to wina? Desełko. No, tym razem Desełko, zawsze jest moja, ale tym razem Desełko. No to zamkniętą bramę, jak idę w lewo. Ja nie wiem, gdzie ja. Ja idę w lewo, idę od lewej strony, idę. To jest ciemno strasznie. I jak wychodzę z... Tu taka brama jest. Jak wychodzę ale z tego... Ale jak poszedłeś w lewo, to... To czas, aha, jest zamknięta. No, no jest i brama tutaj, zamknięta. Jak wychodzi, to jest taka szparka. A jest szparka, dobra. Ale poczekaj, jeszcze sobie to przejdę dookoła, moment. Jest no, szparka, sekretarka. Łączy się. Na pewno się łączy. Łączy, ja byłem. No to idę do tej szpary od razu. Dobra. Ej, to jest jakieś zejście. Co? To jest jakaś... Ej, ale mieliście tu tego? Nie miałem gościa żadnego. No obeszłam to całe dookoła i wyskoczył za mną rycerz. A mi wyskoczył dziadek i pokazuje na coś skołu. Niebieskie. Ale mi nie wyskoczyło nic, ani dziadek, ani rycerz. Czemu? A nie, teraz mi wyskoczyło. No pokazuje na jakieś takie niebieskie coś. No. Gdzie macie niebieskie coś? Barte. W sensie jak wejdziesz do dziurki, nie? I staniesz na takiej płytce, to Merlin ci pokaże takie niebieskie, niebieską teksturę. A wyskoczył mi ten rycerz. Nie wiem, gdzie wy macie rycerza. Jak pójdziesz tam no, dalej... No powiedziałeś, że tobie też wyskoczył. Nie, no mi nie wyskoczył żaden rycerz. A. Dobra, umrzył. Co trzeba zrobić? Może trzeba a, strzelić? A, wyskoczył teraz. Dobra, mam go. Ja spróbuję strzelić ja to niebieskie. Zobaczyć. Bo ja wiem, gdzie to... O, tu właśnie. A, no to myślę, że to trzeba zestrzelić. Tylko, że ja tego nie widziałam to tam. Jest? A, jest. Dobra, widzę no to. I się rozdupczyło. No, ale zdało. Takie coś mieliśmy w poprzednich levelach, tylko, że to było, było. Za taką... Tylko, że to było za taką... taką barierą. Taką barierą. No. Chcę zobaczyć, czy to ta bramka się nie otworzyła. Ta kratka pewnie się otworzyła na 100%. Gdzie to jest? No ja mam tak cicho tę grę. A no, otworzyło się. Wiecie, że mi się nie wiesza? Jezu. Normalnie rozwany informatykiem. Jaki samozachwyt. Jestem na kolejnym cmentarzu. Ja też, no. Tu jest kratka zamknięta kolejna i jeszcze jedna. Ja nie mogę tego zbić. Ona mi się patrzy. No patrz się, dźwignia. Ja nie mogę tego zbić. A czemu nie możesz? Bo nie sięgam do tego. Ale to co? O, teraz. Dobra. Ja tak w samą krawędź to się. I co się otworzyło? No ta bramka. Ta bramka na końcu tego... no. Dobra, trzeba się przelecieć, czy nie ma jakiejś ukrytej jeszcze dźwigni za drzewem? No przeleć się, przeleć. A ty pójdziesz już kończyć custom, tak? Oczywko. Nie już jestem, słuchajcie, 3 odcinki do przodu, tylko z wami tak jeszcze, wiecie, chcę wam pokazać wszystko, żeby nie było. A ty, Tumberski, mówisz, że masz godzinę, tak? Mam godzinę. A to no. Możemy tak na przykład w odcinku po 35 minut? No możemy w sumie. To Daniel? Daniel? Możemy. No to, tylko Desełko będziesz sprawdzać czas, nie? No ja cały... O, tu jest dźwignia. Będę sprawdzać czas. Dobrze. O, mam jakiś kościół. Idę też tutaj, pod górkę. Ta się włącza taka Harry Potter. Deseo ma dobry humor teraz. Mam dobry humor. Deseo, nowy zawód. Ale to w sumie dzięki Danielowi, bo on mnie tak popchnął do tego, żeby to zrobić. Tak to bym się dzisiaj męczyła i cały czas bym się ten komp wieszał. To dzięki Danielowi, bo on mnie tak popchnął. Daniel popchnął. To było to. Ale to jest ładnie. Popchnął. Najpierw do złego, później do dobrego. What the hell? Nieźle mi się skojarzy. Okej. Okay. Ja idę na drabinkę. Najpierw do złego, potem do dobrego. Pomylił dziurki. Kurde. Torgus, ja nawet o tym nie pomyślałam. Ja w ogóle ostatnio oglądałem ten filmik dopiero z twoimi śmiesznymi momentami. Wczoraj oglądałem dopiero. Moimi? W sensie Wicka, miesiąc temu, tak? To było gdzieś mniej więcej. Wicka jak to zrobiła, tak? No. Wypadek wczoraj dopiero. No, ale można się zlać w niektórych momentach, no. Nie? No. Jesteście teraz wspomnień, słuchajcie, jak będziemy mieli, nie wiem, po 50-60 lat, sobie wdalniemy taki odcinek i będziemy się... Ja chcę wiedzieć, co robicie, bo nie wiem, co robicie. No, nie wiem, jestem gdzieś na górze. Bramę tam? Idziemy? Tak? No, jestem w kościele. W kościele też. Jestem na górze... Na górze jestem. No, ja też jestem gdzieś na górze. A to nie, to ja tylko dopiero na dole, ja dopiero w Lazlach. Lazlach.
Blazna. Ja jestem na górze, bo tam była taka drabinka na ołtarzu. W ogóle ona może się turlać na skraju rożków, to dobrze, fajnie. Jak turlać na skraju. Normalnie nuta jak z Harego, nie? No. Jestem... Ej, bo nie, ja to przyciszę, bo jeszcze prawa mi wywalono. I nie będę, mogła, i nie będę mogła zarobić milionów była moment. Taka nota, już się nie przeczytam. Bo ja mam wszystko na it, już i tam. Ale gdzie wy jesteś na górze? Drabinka jest. Na ołtarzu, tak. No jest. Drabinka. Aha. Ja mam jakiś przycisk różowy. A ja mam kratkę zamkniętą. A to co? Tam coś się... wnęka, widzę. Nie wiem, coś się zadziało, ale nie wiem co. Ja mam zamkniętą kratkę. Ty po drugiej stronie może jesteś. Bo ty tak wlazłeś i do góry poszedłeś, takie witraże? No poszedłem na kucane takie. Ale potem wstałeś i gdzieś skoczyłeś, czy co? Nie, cały czas kucanym. Rozumiem. Znaczy, ogólnie jak jest, jak ma szedłem... Ma przycisk różowy. No, 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 to dobrze. A to chyba... Fajnie się bawicie? Ja idę dopiero po drabince. Proszę takie brzdękolenie. Tak, właśnie nie wiem, o co to mam. Widzę, że Randol się opuścił. A to jeszcze drugi. Okay, to tu można nie... wejść, ale do góry też można wejść, więc nie czaję. Wzięłam no jak... snajper. No do góry, właśnie ja do góry jestem, a tam kucane to nie wiem gdzie. Przycisk... Po bramki ten przycisk był zamknięty? Tak. Mhm. Nie wiem. To co? No? Gdzie to iść? Nie wiem. Jeszcze nie mam żadnego. No mam drugi różowy, jak coś. No to poczekaj. No to pierwszy, jak wejdziecie po drabince, to na prawo, od razu we wnękę taką kucaną. To tam jest pierwszy przycisk. No i tam się cały czas kuca, idzie się do końca samego, do samego końca, tam się wstaje na końcu, wskakuje się do góry i tam jest przycisk różowy pierwszy. Nie mam nic takiego. No musisz mieć, skoro ja miałem. Masz, ty masz chociaż jeden? Nie. To właśnie, widzisz, kłamiesz coś, Torku. Nie kłamię, tylko wy mnie nie słuchacie i chodzicie gdzieś w dupę. Bo my lubimy. Jestem w jakimś, gdzie jest pełno świateł, dziwnym miejscu. No. Tak, to tam jest jeden przycisk. A drugi jeden. Na lewo. Jeszcze nie mam żadnego. No to na jednej kolumnie będzie jeden przycisk. Ja to nie wierzę. Przy barierce. Bo to jest w ogóle, ja wiem, gdzie ten przycisk jest. To chyba jestem z złej strony. Nie, nie mam żadnego przycisku. No tu, gdzie te światła, musi być jeden. Albo po jednej, albo po drugiej stronie, gdzie światła. Czy ja to widzę za kratką, ten przycisk, więc ja... Tak, to on, to po drugiej stronie jest inny. Teraz o drugim, to ten drugi za kratką, to jest... Ale nie, ten za kratką... Tak, ten za kratką to od dołu trzeba go wziąć, nacisnąć, tam się chodzi na kucaka. Chyba mam tą kartkę, to jest pod spodem. Aha, to wiem, chyba pod spodem. Pod spodem na kucaka, tak, dokładnie. A z drugiej strony jest drugi przycisk. A z drugiej strony jest drugi, tylko nie na kucaka, tylko normalnie w sali tej światłowej. A jak tu zejść, żeby się nie zabić? Właśnie nie wiem, chyba się spuszczę po prostu. Też się spuszczę. No mam ten przycisk pierwszy. Też się spuścisz? Nie. Nie. No tak, no te żerandole opadły. No dźwięk takich żerandoli, no. Znaczy bardziej takich jakichś zepsutych zabawek, ale żerandole. Powiedzmy, że żerandole. I co z tym? Coś tu jest? Coś no, wziąć? Jakąś kulę analną. Kula daje fula. Aha, i bramkę pokazuje, że zamknięte. A ty się pytałeś, czemu zamknięte? No to już chyba się otworzy, nie? Znaczy nie pytałem się, tylko mówiłem, że są, że jest bramka z nami zamknięta, jak weszliśmy na cmentarz. I ona nie chce mi wziąć tej różowej. No tak po skosie trzeba. Co w ogóle jest? Poszyło się. A gdzie to włożyć trzeba było? Tyzwi Galahada, a to niebieskie to jest jakiś Zantetsuken. Zantetsuken, rzeczywiście. Suken. Suken, okej. Suken. Suken. Okej. O Boże, suken. Wracać mam czy czekać? No czekam na desełko. Desełko. No ja już dwa żerandole obniżyłam, idę teraz po te wasze kulki analne. Dobra, to spuść się i weź kulę. Okej. Ja już wydzielę. Aj, dzieci. Spuść się i weź kulę. Ja mówię to, co robię, a że wy myślicie o czymś innym, to już jest wasza imagination. No, imagination. No. Pamiętacie tę piosenkę? Tak. No, była. Calvi and Remy? Tak. No. Był hicior. No. Dobra, czekam. Ja wychodzę tutaj na ten cmentarzyk i czekam. A pamiętacie Sextazji? Tak. Wszystko dzisiaj wokół seksu, słuchajcie, na tym odcinku.
Nie, bo to były hity po prostu. No były. Kto się na tym nie bawił na dyskotekach, to ja nie wiem. Idziecie z powrotem? Idę z powrotem. A gdzie to w Trynicz, ale pamiętacie? Ale właśnie nie bardzo... nie, ale gdzie... Którędy mam wyjść? W ogóle wracamy się, wracamy? Tak, tak, bo się otworzyło przejście powrotne. Szukam jej. Tam, gdzie zestrzeliwałaś to niebieskie coś takie. Aha, okej. Okay. To gdzieś tam. No dobra, ale... to. Te kamienie są tutaj. No te kamienie znaczy... trzeba gdzieś trynić, no ale nie wiem gdzie. Może tam, gdzie jest niebieskie jeziorko. Gdzie twój fiutek. Słuchajcie, nic nie pamiętam z tego. Ostatnio nagrywaliśmy, pamiętam. Ja nic nie pamiętam. Jest na tym przejście ostatnio i tam poszliśmy na dół i tam nic nie było. Pamiętacie? Nie takie ma czym były mówić. Do podpalenia jakieś cienie. Taka wielka, ogromna sala? Tak. A gdzie tam to jest? Jak to wyjdę? No na to lewo? Gdzie niebieskie. Jeziorko, my no i przejście na dół. Ale na któreś lewo mam skręcić? Któreś na dół, nie wiem, które. Dobra, na lewo. Tak czerwono. Na lewo? Być. Tak, może tu dobra, coś. Może tu coś. No tu trzeba to podpalać by było, ale nie mamy pochodni. Ale tu jest takie coś do wtrynienia. Jest takie ale kółko, nie? Ale nie jest to. A to nie. A to wygląda jak ten przycisk. Ale on coś, tak, ale on coś takie ma ręce, ten posąg, tak, który jeszcze... Tak, czekaj, na posąg czekaj, chyba trzeba. Tak, do posągowi trzeba to dać. A to już mieliśmy tak wcześniej, też taką kulkę się na posąg wtryniało, do sekretu, nie? Tylko tak. Tam taki lachon był. Tam te suka. Suken. Suken. To się otworzyło. To jest jakaś taka naścienna dźwignia. A może za nami się otworzyło? A nie, tu obok. Nie, tam obok. Wyżej, okej, okay, obok. Mhm. Mamy naścienną dźwignię. Taka Jezu, jaka sala. Z drugiej strony też było? Też. Z jednej i z drugiej strony się otworzyło. Okej. Okay. Nie, muszę to przecież, żeby naprawdę będę mieć takie prawa wyrąbane, no że i nie zablokują mi ten zarabiać. Film. No zarabiać. No. Właśnie. Tych milionów. Yeah. Miliony monów. Miliony monet. Mrozu. Mrozu. Pozdrawiamy. Tak. Może oglądać. Może oglądać. Hit. No i co? I nic się nie stało. Otworzyło się to na dole teraz. Aha, jest, no. A może ogląda to jakiś Mrozu, który ma taką ksywę i też? No skąd to masz wiedzieć? Pozdrawiamy wszystkich Mrozów. Tak. Jakieś miecze tu są. To są jakieś oko jest zamknięte. Jest podest. I są bełty. Bełty wybuchowe, czy a nie? I to można przesuwać w ogóle. A, no. te posągi, no. Ale gdzie je ustawić? No, no dobra, bo to jest ale takie, rączka tu jest taka. Da się to przekręcić? Da się. Przekręcić? Tak, to na środku. I jak mam to przekręcić? No rączka masz taką wystającą. Ale w którą stronę? Ja nie wiem w którą, no znaczy obojętnie w którą, tylko nie wiem. Ej, w ogóle coś tam jest na podejście, nie? No to będę kręcić. Ej, a widzicie te takie na suficie? Nie. Takie kółka. No widzę to, że tak jakby pod tym miały stanąć tamte, tak? Tak, ale wiecie, jak przesuwacie na środku tą wajkę, to te kółka się też przesuwają. Może te bramki, na bramkę, czy jak? Czaicie, o co mi chodzi? Mhm. Nie wiem. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób obrócić te wagi, żeby... Tak. Żeby było poprawne, dobrze. Żeby było dobrze. A te bramki, wie coś są może? Chyba te płotki. Które płotki? No nie wiem, może tam trzeba postawić tych dziabelą. Nie wiem, wiecie co, bo ja już to tak namieszałam. Ja też, ja przekręciłem to w ogóle niepotrzebnie. Ja też to przekręciłem już. Ciul, stawię to tak jak ja jest też i postawię. Zobaczymy co będzie, jeżeli... Może to nie ma nie no, w sumie dlaczego... Nie, to no ma pewnie. Tak, ma. Zależy to sądzimy. No ja stawiam pod tym. Nie wiem, przekręciłem to raz w którąś tam stronę i tyle. No ja chyba ze trzy, ale no. Najpierw raz, później z powrotem, później znowu. Nie wiem. A może się zapali, jak będzie do... Nie, nie zapala się nic. A może trzeba... Bo było już tak raz, jak ustawiliśmy w dobrym położeniu, to coś tam się zapalało chyba, nie? Coś mówiliście. Tak, ale tutaj nic mi się nie stało. No, mi się też nic nie stało. Zrobiłam. Ja tak samo. Więc powiem wam, że ta zagadka ale będzie... Ale obydwa już ustawiliście? Nie, na razie aha, jeden. Ja te posągi są w różne strony. No właśnie, jak tak, można? Znaczy nie, no o co chodzi z posągami? Nie, w jedną są. No tak, posągi w jedną. Nie wiem. Dziwne to jest. No dziwne. Znaczy nie wiem, gdzie to jest jakaś podpowiedź do tego. W sensie, jak ustawić te talerze, nie? Na ale te kratki są bez sensu, że takie nie są. Otworzyło mi się! Oko mi się otworzyło, czajcie to? Oko. Mam dobrze ustawione, oko mi się otworzyło. To fajnie, też się cieszę. Już wam mówię. Ej, tam jest jeszcze jedna kratka za tym okiem. Mi też się otworzyło oko.
miałaś tą rączkę do wyjścia skierowaną, nie? Rączkę do wyjścia skierowaną? No to na środku. Nie. Ja będę tym kręcić 2,5 roku i nie ustawię. Może właśnie nie mam do wyjścia nic skierowanego. Ja mam tą rączkę, właśnie widzicie, to może nie ma znaczenia. No to może nie ma znaczenia. To i to te posągi po prostu pod te kółka? No chyba tak. No bo ja mam jedną rączkę skierowaną, ale do oka. A to nie, to ja do oka nie. No to, ja widzicie, mam... to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, tak. To ja mam skierowaną jakby ku wyjściu. Ja już zaraz zobaczymy. Ale tam jeszcze za tym ale tam jeszcze jest kratka. Jeszcze, tam jest sekret w ogóle, ej! Jest. Przesuwamy to jeszcze jakoś inaczej. No ale jak? Nie wiem, no przekręcę to i spróbuję znowu postawić. W którą stronę to robisz? Nie wiem, teraz... Aha, bo ty miałaś do oka, to nie robię. To robię... No to ja robię do wyjścia. To takie długie daję do wyjścia. To takie już miałeś, tak? Tak, to ja daję teraz to długie dałeś... Ty miałeś tak, że długie do wyjścia, zgadza się? Tak, tak. Dobra, to nie tak, to dalej dam. To ja daję teraz na ten baldachim, na te czerwone takie płachty z tymi mieczami. Dobra, to ja daję w kierunku tam, gdzie była znajdźka. Dobra. To zobaczymy i zobaczymy, która kombinacja będzie okej, nie? A ja nie daję. Okay. Nie dajesz? Nie chcę. Ale tuberski otworzyło ci się oko chociaż? Nie? Nie. No ale ustawiłeś dwa posągi. Ale ja miałam inaczej. Ty no miał tuberski ja też, Boże, Torkus też miał ja inaczej. Ja miałem inaczej niż Deseo, no właśnie. Ale jak to... ustawiłeś w sensie? Różnie. Ale rączkę w którą stronę masz skierowaną? Słuchaj, jak patrzysz do góry na te talerze, nie? To no. Ten jeden, ten najdłuższy, bo jest krótszy i dłuższy. Tak, to ten najdłuższy miałam w kierunku oka. No to i wtedy sobie tak podstaw pod te talerze te posągi. No to mam tak ustawione te talerze. Otworzył mi się sekret. Nie denerwuj mnie. Mi za. Też ja się otworzył sekret. Ale ja też, ale ja nie mam pod płachtami tego. I mi się otworzył sekret. O co chodzi? Ja nie czaję o co chodzi, ale nie biorę. Nie rozumiem tego. Ja mam teraz tak, że ten sekret się otworzył. Jak ten najdłuższy talerz jest nad znajdźką, tą taką na tym piedestale. Czajcie. No, tak, ale nie, ja nie mówiłem o najdłuższej rączce, ja mówiłem o rączce, którą się przekręca. Nie, ja mówię o tych talerzach. Nie, no to my się nie zrozumieliśmy. Ja mam, ja mówiłem o rączkę, że mam w kierunku tych płacht z mieczami. No dobra, ale tak czy siak to Tumberskiego mówiłam nie o rączce, tylko o talerzu, nie? Tak. Ale otworzył się sekret. No, ale Tumberski? No ja przesuwam. Czas. To jak chciałeś oko, to... Poczekaj, no jeszcze jeden przestawiam no posąg tak, i zobaczę, co się stanie i czy w ogóle tak, to ty też mówiłaś o tej najdłuższej... Dobra, czaję. Ty mówiłaś o suficie na tej rączce. Ja mówiłam o suficie. Mm-hmm. Dobra. Ja mówiłem o tej rączce, co się ją przesuwa, przekręca. Nie. Ten pyrydek wystający. Oj Boże, nie, muszę jeszcze przyciszyć tą nutę, bo przecież... Nie umiem co na dosyć tylko, więc spoko. A co się otworzyło? W ogóle by nie zwróciłem uwagi w sumie. Nic się nie... Aha. Nie no, oko dostaliśmy. No, ale nie, jak oko podnieśliśmy, to coś się pojawiło, nie? Było przez chwilę widoczne coś i nie wiem, gdzie było, to było. Coś u góry. U góry? W głównej sali u góry. Może coś trzeba zastrzelić znowu, tak to wygląda. Właśnie. Ej, czekaj, bo jest tu taka wnęka? Jest taki sam jak tamten, ten taki kamyczek. A jeśli chodzi o sekret, to mam to w dupie, idę z tym. Ale nie, no drugi sekret. Nie, zrób sobie, zrób. Tylko raz chyba. Ale co? Musisz przesunąć teraz, żebyś to długie, nie? Ten na talerz. Na znajdźkę, tam gdzie był ten piedestał. No i co, taki. I muszę znowu tam przesuwać wszystko? Tak. No to tylko chwila. Ale to chwila, bo to są dwa suwy. A my strzelamy DSO, czy czekamy? Torgus, nie wiem czy wytrzymasz, musisz strzelić chyba. No muszę strzelić. Ja muszę to spauzować. W takim razie ja poczekam na Daniela. Ja wale. Tu jest jakiś w ogóle. Dobra, nieważne, ja czekam. Bo to jest głupie, jak to zobaczyłam, co to jest. Ale opowiedz. Dobra, to ja to... Nie, tu to nie, to sam musi... Tego się nie da opowiedzieć. Ja czekam, pauzowałam, czekam. No, ale nie, ale nie co, stało, jest tam do zastrzelenia coś, czy co? Tak, jest do zastrzelenia. Ale nic się nie dzieje. Dzieje a nie, się. Dobra, dzieje się. Co? Ja sobie no dobra, spazuję, naleję sobie piciu. Nie wiem, trzęsie mi się wszystko i co. No kula spada. Donut! Donut! Dobra, nie. Okej. Okay. No, spauzuj sobie też. Okej. Okay. Nie, to jest w ogóle nuta mam takie wrażenie jak taki Blade kiedyś. Pamiętacie taki film Blade? Był, trochę podobne.
Tylko, że nie takie te... Pamiętacie to? Może dzisiaj Desa jakieś hity ma, słuchajcie. Tak, dobra. Bo naprawiłam komp. A przynajmniej się nauczyłaś czegoś. No. Daniel, masz to? No mam idę strzelić. To se strzelę. No to, ale dobra, ale Desa, o co tu chodzi? Co mam tu zrobić? No właśnie nie za bardzo wie... Aha, czego jakiś rycerz wyleciał? No co to kuźwa ma być? Pochodnie! Ja pierdzia, ale tu apteczek pójdzie? Nie, teraz tylko kwestia, gdzie to podpalić, bo pewnie trzeba te wszystkie te kinkiety podpalać, ta, nie? Tak. A pamiętacie o jeszcze jednym kinkiecie? Był gdzieś. Tam kiedyś braliśmy... Tam za tymi takimi... tymi gównami. Tymi ostrzami, tak. Wiem o co chodzi, no. Dobra, i co z tymi gównami? No to zobaczysz zaraz. Ona się tak później uruchomiła. Tak, ona się później uruchomiła, ja też właśnie nie wiedziałem o co chodzi. Kanuta głośna, ja pierdzi... What the fuck? Ja szukam pochodni w tym czasie. Jak mi się waliła. Ej, ale to tutaj na tym jeziorku też jest do zestrzelenia takie tak, coś. Tak, tylko że właśnie ale o tym mówiłam, właśnie, tak, że ja to pamiętałam, że to było z taką barierą, nie? No i tu zaraz obok jest pochodnia, pod no jest. Zaraz, bo mnie bije ta kula jak jakaś głupia. No, musisz iść pochodnie i spadać stąd, nie? Apteczkę wziąć przede wszystkim. Ja też musiałem wziąć dwie chyba. Nawet. Wiesz co, gdzie wiecie co, ja też wezmę apteczkę, bo co? Słuchajcie, a to idziemy najpierw za ten gest, tam te gówno, co Desa mówiła? Ja już nie wiem, nie pamiętam. Nie, ja to najpierw tu podpalam. Ja tylko chcę wiedzieć, gdzie się podpala. No, w głównej... Aha, no to jak od tego kryształka chyba na prawo bodajże, nie jestem pewna. Na prawo, tak. Kryształka? No, przy jeziorze. No tylko w głównej sali, nie? Jezu, w ścianę mi biega, co za szmaciura. I co, i trzeba będzie podpalać to wszystko za kulu? Co za suken. Suken. Aż za gówno. Nie no, ta kula to jest jakiś dramat. Okej, zrobiłam. Ona mnie tak ciśnie, że to po prostu... No, tylko że nie wiem, co to nam dało tak naprawdę. Możesz to podpalić. No rozwaliło się to i co? Ale co się rozwaliło? Nic się nie otworzyło. Jezu, ile tu pójdzie apteczek. To się rozwaliło. Tam to trzeba użyć na coś. Ale wziąłem już chyba ze trzy. No tam się skończyła całe szczęście. A tu w ogóle czasówka będzie, jaka jest bez czaszka. No rozwaliło się i pentagram się pojawił. No tak, ale co z tego? I co nam to dawało? No w sensie zaliczyliśmy chyba tutaj to coś, nie wiem. No ale to co dalej? No to wracamy się? Kula mi na plecy wskoczyła, ja to podpalam, chwila. No dobrze, dobrze. To ja przed chwilą podpaliłem, ale ja biorę tą pochodnię ze sobą. Tak, no tak, bo chcę tam, wiecie gdzie trzeba będzie to podpalić. A co tu się świeci takie na górze? Aha, te pentagramy tutaj, czyli trzeba zaliczyć te pentagramy. Tak, już czaję. Dobra. Jak wyjdziecie na środek jeziorka, nie? Wiem, widzę u góry. Raz, dwa. Tak. Raz, dwa, trzy są zrobione. Trzy się świecą? Tak, jedno się nie świeci. No to chyba pod... Aha, to chyba znaczy, że tam musi mieć to miejsce, gdzie się nie świeci, tak? No chyba tak. Bo pewnie dobra, musimy zaświecić z każdej wejść, strony. No to czegoś tutaj nie zrobiliśmy w takim razie. Czegoś nie zrobiliśmy. Dobra, idę z tą pochodnią za te gówno. No to właśnie teraz. Ja też to idę za te gówno w takim a jakie razie. Jakie gówno? Tam, gdzie były te ostrza gówniane, tak, pamiętasz? Takie prawo, lewo. Przy lawie one były. No, ale to w sensie tuż przy tym, gdzie podpalałeś pochodnie w sumie. Niedaleko. No tak, czyli muszę... No dobra. No i jest. Deso, miałeś rację, tu to jest. Podpaliło się? Tak. A no, coś się otworzyło, ale... No ja nie mogę, zabijają. Pomimo tego, że wszystkie się nie ruszają, to i tak ginę, rozumiecie? Nie umiem przez to przejść. Tu się coś czajcie otworzyło? Czajcie to w ogóle? Czajcie to? Czaję. Nie czaję, gdzie się otworzyło w takim razie. Nie pokazała cutscenka nic. A tu, dobra. Dalej jest nie sekret. Wiem, to ostrze przejść. Mam sekret. No ja tu jestem przy nich, ale... No ja nie umiem. Sekret masz? No. Ale czemu przecież wyłączone są te dwa? No dwa. Aha, pomimo tego, pomimo tego nie umiem przejść, nie? Jestem... nie powiem co. Ja od drugiej strony to muszę zrobić. Dobra. Jezu, nie bierz mi tego. Ale mnie ciachło. Masz maciureka, no. Dobra, i ty tu iść no, ale teraz tu te, ale tu mamy pentagram, więc to powinno mamy. Być zaliczone. Tak, powinno być zaliczone. To nie jest rozumiem jakieś shitowe. Ja też nie. Może coś tu jeszcze jest. Nie no, ale jak pentagram tu mamy, to... Bez co ma jeszcze sensu, być? Nie rozumiem. Dobra, ja się wracam do... Sekret, tak?
Tak, sekret. Tak. Dobra. Nie rozumiem. Ja się wracam w tak... A chyba, że... Na tym cmentarzu w sumie, ale na tym cmentarzu wszystko zrobiliśmy. No bo tak naprawdę tutaj jest przejście tu, gdzie pentagram, i zaraz obok jest jeszcze to przejście na cmentarz niby. A ta bramka tutaj, to co jest otwarte? No ale mówię wam, że w tej salce jeszcze jest ta czaszka. Czaszka zawsze oznacza czasówkę. Ej, a my wtryniliśmy to oko w końcu? Nie. Nie, sokoli wzrok, nie wtryniliśmy tego. No właśnie, to gdzie mamy to? Ej, nie wtryniliśmy też przyzwi Golhada jakieś mamy przecież też. No jak oka, poczekaj. Ale gdzie to wtryniliśmy? No ja nie wiem, gdzie to wtrynić, nie kojarzę. Oko, sokoli wzrok, no i oko czerwone masz jeszcze taką... Przyzwi Galahada. Tak, no. Bardzo zabija mnie to cały czas, nie mogę ja wrócić. Coś kojarzę, że coś gdzieś chyba mieliśmy takie, nie. A nie, dobra, tu był ten Merlin, to nie. Kurde, nie wiem, no cofam się do tego jeziorka jeszcze. No ja też właśnie przy tym jeziorku się tutaj bawię. Nie ma pomimo do zeszczelenia u góry. O Boże. A z tej strony się nie świeci to gunwo, tak? A tu, co tu jest? Tutaj gdzie, aha. Ej, mam cutscenkę jakąś, nie było nas tu. Gdzie? Na prawo od oka. Tfu, od tego jeziorka. Jak jak wchodziliśmy. Nas być? Do góry? Nie było nas tu, do góry po schodach jest cutscenka normalnie. Ale z pochodni? Nie, ja bez pochodni. Ja nie wiem o co kaman, przecież tu bo się świecił pentagram. Ale świecił się pentagram na górze. No jest cutscenka, dobra. Nie było nas tu. Po schodach no do góry. No mam. Masakra jakaś. To co? Aha. No, ale widzę do sala. Zestrzelenia sufit. Tak? No tak jak robiliśmy w poprzednim odcinku. Przesuwaliśmy te takie, wiecie, pod światła, pamiętacie? A, dobra, czaję. Dobrze, zestrzeliwaliśmy ten sufit raz. A, jest sufit, dobra, czaję. Mhm. I tam jest do zestrzelenia znowu ten taki pyrdek. Tylko znowu jest za barierą, tak jakby. Czemu tak się tak trzęsło? No, trzęsie się. Dobra, odszczelamy. No i suwamy. Mamy. Gdzie ten sufit? Ten promień, kurwa. Po drugiej stronie sali. Hit. Aż tak daleko? Boże. No dobra, ale przesuwasz przed siebie cały czas. No, daleko. Ja już prawie mam ustawione. Wiecie, że mi chodzi kąt? Super! Przestępka super. Ale chodzi ci? No chodzi. Chodzi. Dziękuję no ci, Danielu. Trzymaj go. Aczkolwiek Rage'a miałam niesamowitego. No, domyślam się. To jest przewalone, jak ci nie chce się odpalić. A jakie to jest uzależnienie jak od kompa, nie? Jak nie działa, słuchajcie, to nie taki ale Rage. Uzależnienie to jest raz, ale ja no nienawidzę, jak mi coś nie działa. Ja jestem taką mędą, że będę kombinować, aż zadziało. Tak, ale najlepiej przez to, że jak ci nie działa, a jest pulpit, chociaż to jest spoko. No, a jak tak nic się nie włącza, to już w ogóle jest hit. No, tak, wtedy to jest już dramat. Dobra, coś się pojawiło, ale nie wiem. Jakby drzwi się zamknęły? Coś takiego? Co to ale miałby? Nie czaję gdzie. Ciemno było jakoś. Może za nami się zamknęło. Nie ma. Ja mam bełty. Gdzieś tu jest jakieś przejście, czekajcie. Tutaj widzę jakieś. Tak, były bełty, no. Mam zapis, dobra, mam jakiś przycisk. Przy tym takim, przy sarkofagu takim, no. Za ołtarzem nie ma nic. Otworzyło się. Za sarkofagiem? Przy sarkofagu, nie, przy sarkofagu jest takie zejście schodkami na dół. I tam jest przycisk. Przy sarkofagu. Ja nie mam. Z tym żółtym? Przy żółtym, tak. Z takim do zestrzelenia, tylko otoczonym barierą. To ja nie mam żadnych schodów. No są schodki na dół. Ja nie mam żadnych schodów. Jak wchodzicie, to po prawej. Poczekaj, nie, na lewo od razu. Dobra, nie słuchaj, nie przy sarkofagu, tylko w ogóle po prostu na lewo. Mam i zapis już też, to ja tak. No na lewo przy sarkofagu, no. Nie, tam przy sarkofagu. No przecież musicie podejść tu do sarkofagu i wejść po schodkach. Nieprawda! Prawda. Wcześniej niż sarkofag troszkę. Nie no, Mariusz Nerwa, nie podpowiadam im już w ogóle nigdy. Nigdy a ja nic nie mówię ze swoim tempem, chuj. Mariusz, zrobisz to jeszcze w tym odcinku. Och. Zrobisz to w ogóle. No. Zawsze będziesz robić. Tak.
wiesz, pomagał, podpowiadał i masz. Nie, bo i masz. Potem, no, i tak kwestionujecie moje podpowiedzi. Dobra, dobra. Tam. Już? No ale gdzie to się otworzyło? No potem obok. Zaraz obok. Na lewo, jak jest stamtąd. Kabratnka złota, mijałaś ją. O, jest do zestrzelenia znowu pyrdek. Poczekasz, czy nie? Mam tu jak dziecko we mgle się poruszam po prostu. Takie żółte do zestrzelenia? Tak. Jeszcze nie musiałeś mówić gdzie. No. Bo od razu wiem. A jest. Aha. Poszedłeś tam dalej, rozumiem. Ja se to zapiszę. A tu jest prawo, lewo coś. Aha. Nie, no słuchajcie, to jest jakiś dramat z tymi apteczkami. Chyba z 5 już wziąłem. Czemu? No przez tą kulę i teraz musiałem jedną też. Ja zabijam dopiero. Kule jakieś? O czym mówicie? Właśnie. Jakieś kule. Ja jestem gdzieś na dole. Nie, no kule wcześniej. Kula tamta. A, boże, wziąłem znowu jakieś kule. Nie wiem, ja tu mam jakieś roślinki. Ale byłaś tu na boki? Nie. Znaczy ja idę korytarzem teraz jakimś takim. No ja też tutaj. Jakieś tu jest światło, żółto, no. Boże. Ale to nie to żółto, to inne żółto. Jakaś kolumna, o Boże, jakie to jest. Będzie ten, byczek. Czy jak to tam? No, są na przyciski. Tak, no na byczka. Jest drabinka do góry. Idziemy? No. To wam nie wyskoczył ten rycerz? Jaki rycerz? No wyskoczył mi jeden tam na moście, tak? No. No to tak. Minie. No to się tak wydarłem. Aha. No. Nic ty sama ma zbugowaną grę. Ja nie. Mam tu te przyciski. Dopiero. Dobra, tu jest już widzę gzymsowane takie. Poczekaj. Aha, widzę rączkami. No, rączkami. Ale jeszcze wejdę tu, żeby zobaczyć. A to nic nie ma. Jak coś tumbelski, to kieruj się na drabinkę potem, nie? No słyszałem coś tam. Coś tam, foś tam, moroś tam. To jest czerwona bramka jakaś. No ale co mi to dało, że ja się tu przesunąłem na rączkach? Tak, no przeskocz na drugą stronę. A, nie, poczekaj, bo tu jeszcze do góry coś jest. A tu jest jakaś taka niewidzialna. Nie no, na drugą stronę. A nie, dobra, na góry się nie da, okej. Drzwi zamknięte. O, naboje są. Ten magiczny coś tam. Tylko nie tyle? To jest. Nie wiem. Patrzę dalej. No magiczna materia, coś tam, no. Ale do czego to jest? To jest jakieś. A nie, Uzi, jest jeszcze drabinka wyżej. Mhm. Nie wiem, czy to jest Uzi. W ogóle nie mamy broni jeszcze takiej, więc ciężko powiedzieć, nie? Jaka drabinka? No jeszcze tam. A, jest dźwignia, widzę. Jest dźwignia, tak. Ja nie do wiem. Końca musisz iść, jest drabinka. A tu jest drabinka, a ja byłem jeszcze w ogóle dalej. Tam jest czerwono i no to pójdziemy tam potem, bo my idziemy po kolei, nie? I ten... Jest pomarańczowe, takie niewidzialne. Tylko zobaczymy, co ta dźwignia tu zrobi. Może coś istotnego. Jezu, prawie bym się spierdzielił na dół. Dobra, aha, ciągam dźwignię. Aha, jakąś bramkę gdzieś przy czerwonym otworzyło. A, to ja wiem, mijaliśmy ją, desełko. No coś tam było takiego. No. To trzeba tylko się spuścić. Dobrze. Kuźwa. Znów. A ja jest, pójdę teraz no, tam, gdzie był Tumberski jeszcze obczaje, to no, czerwone. A, i tutaj trzeba to przyzwać znowu tą kulką. Aha, tam jest zamknięte, no dobra. Ale tu jest jeszcze jakaś drabinka. Tam Tumberski, gdzie byłeś, tam gdzie to czerwone, tylko zamknięta bramka była, tak? Mhm. Ale tu się nie da na nią wskoczyć, na tą drabinkę. Jezu, co to? Jak mam wskoczyć na tą drabinkę? A gdzie masz tą drabinkę? Od prawej strony, jak to zrobić? Od prawej strony? Czekaj. Czy to jest czekaj. Taki... A no jest! Tak po skosie ale... trzeba by było jakoś. Nie umiem. No złapałem się za pierwszym razem. Złapała się, ale nie chciała... Wiesz, tak bagowo się złapała, w sensie nie chciała się przesuwać dalej. No nie tryniamy tego najpierw, tak? No idę tam najpierw na górę. Okej. Okay. Nie wiem. To nie wiesz? To jest sekret, bo już widzę. Sekret? No, widzę też. Co robisz, Daniel? Robię dźwignię. No dobrze. To git. Jest chyba nawet apteczka.
Zaraz jak wyjdziesz, to od razu była po drodze ta. No. No wiesz, co drapie. Ta kratka. Kurziewa. Ile my mamy w ogóle tych sekretów? Aż jestem ciekawa. No, 36 na 80. No to nie będzie wstydu, no. Tu mam sens zejść już stąd? A gdzie 50, ta wasza? Myślę, że będziemy mieć. Gdzie ta wasza taka dziwna drabinka? Drabinka? No ta, co teraz ze sekretu szliśmy. To jak wejdziesz do tego pomieszczenia, co się otworzyło. Od prawej strony, zobacz. Tak, taka... od prawej strony. A wtryniłaś już? Nie, czy czekasz? Czekam na dobrze. Co to było? Co to, ja nie wiem. Jakiś jęk zdejmy. Ja muszę. Wiem się, wiesz. To jak, słuchajcie, wtrnimy sobie tą kuleczkę, to sobie ten odcinek zakończymy, nie? Jest jak szybko. No. Nie jestem przyzwyczajony do takich odcinków z królika. No 35, no bo chcę dwa odcinki machnąć. No wiem, wiem. Tumberski? Gdzie ty jesteś? No, w tym czerwonym przejściu. No. Jakim czerwonym? Znaczy, w sensie, no już wszedłeś tam i znalazłeś to miejsce do strynienia, tak? Sekret masz? No, takie jest podest jakiś. Tak, ale sekret masz? Nie. No to on po tej drabince, czy nie? No to ta drabinka, tu, ta, no. Gdzie to jest kos? Tak, gdzie jest kos? No. No tak po skosie skończyć. Głupie takie, właśnie by się też męczyłam, muszę ci powiedzieć. O, mam. No i widzisz, jak ładnie. Nie, bo ona będzie szła 2,5 roku teraz. Nie, no nie, tylko no kawałek. Nie, nie omijaj, bo cię normalnie lubię. Jezus Maria, ten... Fajnego jest chociaż w tym leniu. Sekrecie. No, apteczka chyba. Potrzebuję. No szybciej się przesuwaj, no spokojnie, Boże. Przecież, kuźwa! Ale mi czas nie taka animacja chodzona, jakaś anemiczna. Dobra. Ja sobie cały czas skaczę na główkę w ogóle. Ja w ogóle nie, się stoję. Jak żaba, nie wiem. Już, dobra, ale nie wtryniamy? No teraz wtryniamy. Nie, teraz wtryniamy? Tak. Dobra. Go. Lecimy z koksem. Gdzie walka pewnie jakaś. No na pewno. Nie, ale wtedy nie było chyba walki. No właśnie, nie było. Tak, no. nie było. Jakiś przystojniak. Dla Deseo. Okej! No spoko. Ale ma miecz długi. O, Deseoko ma miecz długi. Ale chudy. Każdy ma szansę. Każdy ma szansę. Ale chudy. I co otworzy się? Co tu się otworzy? Co tam jest zatem? Byczek? No. Ja pierdzielę, jak się przestraszyłam! Tak samo! Ej, podpaliłam się, no! Ja to mam zawsze z tym gównem problem. Robimy to jeszcze, słuchajcie. Bo to będzie tu latać nam. No poczekaj. Ała! Ale mnie posuwa. O Boże. Ej. A jest tu coś? Gdzie ta kurwa? Musimy to... te cztery przyciski. Trzy drabince. Tak, tylko gdzie są te przyciski? Jak na prawo. I potem na lewo. Durne. Co? Jezus, wiecie co, no ja zawsze jak się zaczynają te cutscenki z tym, nie wiem, jakimś dziwnym, że tam to ja od razu palę się. Popieprzone po prostu. Ta kula nie... Co to było? Dobra. Ta kula chyba mnie zgubiła. Nie no, ta kula mnie tu penetruje. Dobra, mam. No wani, o ładna. Dobra. No już mam dwa przyciski. Ja też. To też mam trzy, chociaż nie jestem przekonany co do tego trzeciego. No, dawaj. Dobra, mam wszystkie cztery. Ale nie pojawiła mi się żadna cutscenka. Mam też cztery. Też nie. Ale ja widzę, jak ta kula bierze rozpęty nogami. Może tam dalej trzeba iść, gdzie Daniel był nogami? Wtedy, a nas nie... No, bo widzę, że to byk. Widzę to. Naprawdę? Ja pierdzie. Ej, tam gdzie Daniel jest jeszcze jeden przycisk. Tam gdzie Daniel był, przy tym czerwonym pomieszczeniu jest jeszcze jeden przycisk, gdzie się kratka otworzyła. No, ale ja tam nie... Aha, jest, dobra, widzę to. Mhm. Ja to jeszcze ogarnę. O, leci na mnie ta kulka. Powinny być rozwalone te przyciski, czy jak? Tak, muszą być nie żółte, tylko takie czarne, nie? Mhm. No dobra. O, i kulę unieruchomiło mi. Mam to, idę tam, gdzie byłem kiedyś, tak? Tak. I tu możemy zakończyć w sumie, bo mamy właśnie tę kulę ogarniętą. Ile apteczek zużyłem na to? Ja też, weź. Ja tylko jedną małą, albo dużą. Ja chyba ze dwie duże. No ale tu jest...
Tu coś jest, ale nie mogę. A, jest przycisk, dobra. To wciskamy jeszcze? Jeszcze jest przycisk jakiś. Ale to od razu teraz wciskamy, to wciśnij, tak? No. O, no. Jest tam coś, no. Zabierzmy to, no. Może jest zaraz odcinek 50 minut, nie? Co to nie chcę jest? Przyjść do mnie, kula. To jest coś czerwonego. I jakaś bramka się do wyjścia otworzyła. Co to jest? Mam laser jakiś. Serce rycerza! I potrzebujemy coś? Dwa, pamiętacie, żeby do czerwonego wejść? Tak. No. Serce rycerza, dobra, mamy jedno. Serce rycerza. To co, kończymy, nie? Tak. Niebieski przycisk, tak? Tak, i potem serce rycerza i kończymy. What the hell? To jest serce? Mhm. Ej, aha, można wyjść. Czyli co, tutaj stoicie, gdzie stoicie? Czy... No tak, ja w tej sali stoję. Okej. No to co? Do usłyszenia w następnym odcinku, kochani. Pa, pa! Pa, pa.